Wielka gra. Czy pan nie słyszy? Rozpoczął wielką grę prowadzący. Siedzący w słuchawkach mężczyzna bezmyślnie przyglądał się publiczności. A może pan nie słyszy? Zapytał lekko zawiedziony prowadzący drugiego mężczyznę, którego karnacja przypominała poważnie nadpsutą kiełbasę. Siedział z zamkniętymi oczami, więc nie mógł się bezmyślnie nikomu przyglądać. Niemniej nie zamierzał także odpowiedzieć. Proszę im zmienić słuchawki. Powiedział prowadzący, i natychmiast dwie młode pracownice studia podeszły do grających z nowymi słuchawkami. Bezmyślny wzrok pierwszego osobnika zmienił się nagle, kiedy napotkał na swojej drodze dorodną współpracownicę. Należy dodać, że niezwykła kusość spódniczek doprowadziła do zawału gracza z poprzedniej tury, odpowiadającego z tematu Szkarłupnie Morza Czerwonego i ich wpływ na cenę ryżu w Paryżu. Słuchawki zostały zamienione. Czy teraz panowie mnie słyszą? Spytał lekko poddenerwowany prowadzący. Pierwszy z graczy pokiwał głową. Co prawda patrzył za oddalającą się współpracownicą, ale prowadzący wziął to za potwierdzenie. Natomiast głowa drugiego po założeniu słuchawego padła w przód i ten fakt został również wzięty za potwierdzenie słyszalności. Tak więc panowie mnie słyszą, powiedział prowadzący. Witam wszystkich państwa w studiu i przed telewizorami. Rozpoczynamy grę z tematu: bitwa pod Grunwaldem, zwycięstwo czy klęska? Witam serdecznie naszych zawodników, którzy dotarli do finału. Witam pana Zbigniewa Parówę z Zegrza i pana Anatola Kloca z Wólki Kmiotkowskiej. Panie Paruwa, czy mógłby pan przybliżyć, widząc swoją sylwetkę? Poprosił prowadzący, miętosząc w ręku kilka kartek zapisanych pytaniami. Czy mógłby pan powtórzyć pytanie? Poprosił Paruwa. Jego pytanie wywołało pewną konsternację na sali. Prowadzący przyjrzał się uważnie tempej, jak mu się wydawało, twarzy Parówy. Powtarzam, czy mógłby pan przybliżyć widzą swoją sylwetkę? Poprosił. Bitwa pod Grunwaldem odbyła się w 1410 roku, odparł z uśmiechem znawcy paruwa. Na sali zaległa cisza. Czy pan mnie słyszy? ponowił pytanie prowadzący. E, a ile mam czasu na odpowiedź? Zapytał paruwa, drapiąc się po czole. Prowadzący popatrzył na niego przez chwilę. Zdejmijcie mu słuchawki, poprosił, dusząc sobie wściekłość. Młode pracownice ponownie zdjęły parówie słuchawki. Operacja ta spowodowała u niego gwałtowny wytrzecz i niepohamowany ślinotok. Mam nadzieję, że teraz już mnie pan słyszy, powiedział prowadzący podniesionym tonem. Słyszę, a, a czemu miałbym nie słyszeć? I niech pan tak nie krzyczy, bo mam wrażliwy słuch, powiedział paruwa, zerkając za odchodzącymi pracownicami. Przepraszam, to ze zdenerwowania, skonfudował się prowadzący. Pańskie słuchawki uległy uszkodzeniu. Wracając jednak do mojego pytania, którego pan poprzednio nie usłyszał. Panie Paruwa, prosiłbym, aby pan przybliżył widzą swoją sylwetkę. Powiedział prowadzący i sięgnął po szklankę wody. Paruwa wstał z fotela i stanął przed widownią. Jeszcze bliżej? spytał. Prowadzący zastyk z ręką wyciągniętą po szklankę. Co pan wyrabia? spytał Paruwe. Jak to coś? Dziwił się Paruwa. Przybliżam widzą moją sylwetkę, sam mnie pan o to prosił. Jak pan chce, to mogę stanąć jeszcze bliżej. Niech pan może usiądzie, powiedział prowadzący i starów strzała kropelki potu. Nie prosiłem, żeby pan stawał przed publicznością, tylko coś o sobie opowiedział, dodał. A co? głupawo spytał paruwa. No, jak się pan nazywa, gdzie pan mieszka, gdzie pan pracuje, kim pan jest z zawodu, powiedział prowadzący tonem człowieka wykończonego nerwowo. A co to pana obchodzi, gdzie ja mieszkam? ryknął paruwa zaciskając oparcie fotela. Gupi nie jestem, ja pojadę na następną grę, a pan z koresiami wykorzysta tę okazję i obrobi mi mieszkanie. Prowadzący poczerwieniał i wyraźnie poruszając grydyką przełknął ślinę. Założyć mu słuchawki, wycedził przez zaciśnięte ze zdenerwowania zęby. Paruwa znów poślinił się w sposób przeraźliwy w momencie nakładania słuchawek. A teraz, prowadzący skierował wzrok na drugiego zawodnika, może pan, panie Klotz, powie nam nieco o sobie. Antoni Kloc jakby pod ciężarem głowy, przyozdobionej słuchawkami, powoli przewrócił się do przodu, zsunął z fotela i runął na podłogę. Co się panu stało, panie Kloc? zdenerwowanym głosem powiedział prowadzący. Pan się nie martwi, panie redaktorze, on przez całe eliminacje przeleżał na podłodze. Nawet podejrzewano go o ściąganie, powiedział Paruwa, przyglądając się swemu sąsiadowi. Ale bezpodstawnie, bo on się w ogóle nie ruszał. Trzeba to sprawdzić, powiedział prowadzący. Czy jest na sali jakiś lekarz? zapytał. Z trzeciego rzędu podniósł się mężczyzna w fioletowej marynarce. Doktor Grzegorz Klucha-Ogrzymłocki przedstawił się. Publiczność zaklaskała. Czy mógłby pan zbadać naszego zawodnika? poprosił prowadzący. Z miłą chęcią odparł doktor klucha Ogrzymłocki i podszedł do leżącego kloca Anatola. Uklęknął i zbadał mu puls, po czym szybko wstał. Hmm zamruczał. On, jakby to powiedzieć, nie żyje? Przez widownie przebiegł szmer zdziwienia i zaskoczenia. Tak podejrzewałem odparł paruwa. Ale mówiłem, że nie powinni go oskarżać o ściąganie? Ciekawi mnie zresztą, jak trup przeszedł przez eliminację! On nie żyje? wyjąkał pobladły prowadzący. I to od kilku dni powiedział doktor klucha Olżymłocki. Robimy sekcję? Jak sekcję, zaryczał prowadzący, dochodząc do siebie. Od początku coś mi tu śmierdziało, powiedział Paruwa. Z początku myślałem, że to pan, panie redaktorze w coś wdepnął, a to kloc nam się tutaj rozkładał. Koniec gry, zakrzyknął wstając prowadzący. Proszę wezwać pogotowie policję koronera i co tam jeszcze trzeba wszystko wezwać, a wszystkich proszę o opuszczenie sali. Czyli że wygrałem? Zapytał Paruwa. Nic pan nie wygrał, odparł prowadzący, nie odpowiedział pan na żadne pytanie, a teraz proszę wyjść. Słucham zapytał Parówa poprawiając słuchawki. Czy mógłby pan już wyjść? poprosił prowadzący. Czy mógłby pan powtórzyć pytanie? Bo za cholerę nic nie słyszę. Klot, cuchnie, a się trzy miesiące uczyłem do tego występu. Niech pan nie ucieka, panie redaktorze!